Chciałbym jeszcze przypomnieć tutaj ku przestrodze wszystkim rodzicom, którzy mają zwłaszcza małe dzieci, a tutaj przyszli na tą imprezę, przychodzą co roku. Można popatrzeć, ile z wózkami, to są niemowlaki często, to jest jakieś ogłupienie. To jest impreza z piekła rodem, nie dość, że satanistyczna muzyka, to jeszcze te fajerwerki, które będą puszczane o godzinie 20, niosą ze sobą truciznę, bo będą opadać różne związki chemiczne. Ten pył jest nawet, można powiedzieć, radioaktywny. Jest chyba pierwiastek taki radioaktywny, strąd wytrąca się z tych fajerwerków, jak dobrze pamiętam. To jest trucie narodu. To jest autentycznie impreza z piekła rodem. Muzyka satanistyczna, ogłupianie, zachęcanie do rób ta co chceta, czyli jakby relatywizmu moralnego, że wszystko mi wolno. Natomiast i oczywiście wyciąganie po pieniądze z naszych kieszeni, co jest zbrodnią. Można pokazać te samochody policyjne, które za nasze pieniądze to wszystko chronią. Są przecież zmuszani ci policjanci, przecież też mają podobne poglądy jak my, do pilnowania tego interesu, a to wszystko idzie z budżetówki, z naszego budżetu państwa. Ile pieniędzy to wszystko kosztuje? Tutaj się coraz więcej gromadzi młodych ludzi, zwłaszcza z dziećmi, to jest przerażające. Będą chorować. Proponuję zakrywać usta, jeśli już ktoś się znajdzie w pobliżu, bo to jest szkodliwe. Nie tylko uszy, ale jeszcze drogi oddechowe będą uszkodzone. A co tu dużo mówić? Ptaki, gołębie pouciekały tutaj ze śródmieścia. Jest taki ryk. To jest, krótko mówiąc, trochę w pewnym sensie terroryzm, bo terroryzuje się taką gównianą muzyką, bo to nie jest muzyka, tylko to jest szajs. Autentyczny szajs. I truje się naszą młodzież. Zatruwa moralnie i psychicznie. No co tu dużo mówić. Psychicznie, fizycznie. Na Woodstock będzie podobnie. Tam trwa to kilka dni i ci młodzi ludzie, jak z tego przyjeżdżają, z tych igrzysk szatańskich, są po prostu chorzy. O. Właśnie ktoś ze strady powiedział, że to jest... to Owsiak sam mówił, że to głupstwa opowiadają, bo już dochodzi do społeczeństwa, dochodzą informacje o tych przekrętach pana Owsiaka, o tych milionach, których się nie można doliczyć, gdzie się podziały, bo nie chce dostarczyć dokumentów z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Przemocy, tak można powiedzieć. Dlaczego w sądzie nie dostarczył dokumentów, które domagał się sąd? Przegrał w sądzie i wiemy doskonale, że tutaj sąd wydał werdykt jak należy, zgodnie z prawem. Odsyłam do Matka Kurka, do tego portalu, pod to hasło proszę wpisywać, jak ktoś chce się dowiedzieć więcej informacji. Jest to już znany proces sądowy i znany finał. Pan Owsiak jest nie tylko malwersantem, jest człowiekiem sekt, bo należy do Hare Krishna, sekty Hare Krishna. Ściąga od młodzieży pieniądze na wakacje, na swoje wille, na swoje rezydencje. Wszystko pod szyldem dobroczynności, że to jest dla ratowania dzieci. Nieprawda. Wiele dzieci ginie właśnie, choćby na przystanku Woodstock. O tym trzeba pamiętać. Opętanie. Jeśli można, proszę pokazać te samochody policyjne, tych policjantów. Jakie tu są siły zgromadzone. Jesteśmy otoczeni dookoła policjantami. Blisko usta. Także mamy państwo policyjne i jeszcze tuba propagandowa. Tak jak kiedyś były kołchoźniki, że jedynie słuszną linię partii trzeba było poznawać, ideologię komunistyczną, tak tutaj trzeba ten relatywizm moralny łykać. Wtedy się będzie trendy, wtedy się będzie hołubionym, wtedy się będzie miało pracę, może i studia. Jakoś się będzie prosperować w tym interesie. Ale ja twierdzę, że jesteśmy pod okupacją. Ona jest przerażająca o tyle, że wielu idzie jakby na zagładę i nawet nie wie o tym. Jest tak otumaniony tutaj naród, zamulony, że mają, krótko mówiąc, obrzezane mózgi. Bym proponował, żeby te serduszka sobie na tyłku poprzyklejać, by były o
ciekawiej, dekoracyjniej, bo to jest coś przerażającego. Niestety także widzę ogłupione katoliczki, które sobie pozwalają, idąc do kościoła, przyklejać te serduszka, bo ci młodzi ludzie stoją pod kościołami. Niech idą do tych bogatych rezydencji, do tych krezusów, do tych oligarchów, co okradli Polaków z zakładów pracy, z kopalń, hut, banków. Tutaj się bardzo ładnie bawią, a 2000 polskich górników i ich rodziny, jedni są pod ziemią, drudzy pod kopalnią, bronią polskich miejsc pracy, polskich kopalń. A potrafili ci, którzy przyjechali na rozmowy ze strony rządowej, obrażać górników, mówiąc, że pajacują. To jest dopiero hipokryzja i bandytyzm. To jak nazwać to? To jest praca? To jest bandytyzm. Czystej wody. To, co widać, jest to bandytyzm. Mamy do czynienia z niszczeniem narodu. Szkoda mi tej młodzieży, bo ta młodzież będzie musiała przechodzić w pewnym sensie jakieś oczyszczenie, żeby dojść do siebie. Będzie ciężkie przebudzenie, a przebudzenie może być tragiczne często. Może dojść do wojny, dążą do rewolucji, właściwie do powstania. Młodzież jest zdeterminowana. To widać na marszach 11 listopada, że młodzież ma już dosyć, bo nie ma pracy. I ktoś, kto ich prowadzi, chce ich znowu poprowadzić na barykady, na walkę z policją. A policji przecież pracują też młodzi polscy chłopcy, którzy nie mają innej pracy. Czyli co, do bratobójczej walki, żeby doszło? Jest ustawa, która weszła, 1066, która mówi o tym, że w razie jakichś rozruchów społecznych będą mogli użyć sił NATO, sił policyjno-wojskowych z Unii Europejskiej. Czyli Niemcy i kto tam jeszcze będzie, przyjadą nas bić, pacyfikować, jak Polacy się zbuntują przeciwko tym rządom. Pan Owsiak jest człowiekiem rządu, jest człowiekiem tych władz, jest popierany przez nich, hołubiony, lansowany. Przez 23 lata wydali olbrzymie pieniądze, olbrzymie sumy na jego wylansowanie. Zresztą nie wiem, czy się pokrywa to, co jest ze zbiórek z tych społecznych, z tej żebraniny, z pieniędzmi, jakie z budżetu zostały wyasygnowane na obsługę tej całej chucpy w całej Polsce. Kilkanaście ministerstw pracuje, można powiedzieć, na pana Owsiaka w tym czasie. Bo wszędzie jest reklamowany z budżetówki. Transmisje telewizyjne w telewizji państwowej, z abonamentu. Idą olbrzymie sumy na niego. Przecież ile czasu kosztuje transmisja? Godzinna transmisja z czegoś takiego. A przecież można by było jakiś pożyteczny program prorodzinny puścić. Nie, nie. To jest celowe działanie. Niszczenie narodu. Niszczenie ducha narodu. Naszej cywilizacji. Także tutaj nie tylko bym patrzył pod kątem materialnym, bo telewizja, na przykład Republika, podchwyciła ten temat, modny na tym jedzie. Oni pokazują tylko malwersację Owsiaka, ale tu trzeba pokazać mechanizm niszczenia ducha narodu, cywilizacyjnego niszczenia Polaków, narodu polskiego. To jest niszczenie tego, co jest nazywane kulturą. To, co nam się pokazuje, to jest antykultura. Także jeszcze raz ostrzegam. Ktoś, kto przykłada rękę i wspiera tę całą firmę, którą nazywają Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ja uważam przemocy, bo to jest przemoc medialna, kulturowa i tak dalej, to przykłada rękę do niszczenia narodu. Także nie wolno, uważam, żadnemu świadomemu Polakowi czegoś takiego robić. Przestrzegam rodziców i rodziców uczulam, tak jak nasz kolega zrobił. Zrobił zastrzeżenie w szkole, że nie życzy sobie, żeby jego dzieci w ramach szkolnych jakby zajęć, bo w szkole się umawiali na żebraninę, na chodzenie z puszkami wieczorem. A przypomnę, że niepełnoletni nie mają prawa chodzić z puszkami po ulicach, bo jest to żebranina, jest to karane w Polsce i nie tylko w Polsce. Pan Owsiak zbiera datki na swoje wille, na swoje rezydencje, na wakacje na Teneryfie, gdzie tam chce. Okrada nas, krótko mówiąc, i to wszystko pod płaszczykiem, że dla dobra dzieci i dla dobra społeczeństwa. Od tego jest Ministerstwo Zdrowia, żeby kupowało sprzęt, a nie prywatna fundacja, kilka fundacji.
bo jedna zbiera, a druga wydaje. Wydaje dla siebie. Przypomnę, złoty melon, cała mrówka, jasna sprawa. To są fundacje, które są związane z rodziną pana Owsiaka. Miliony złotych przepadają, bo oni obsługują później przystanek Woodstock, obsługują między innymi te dziwolągi, które tutaj występują, różne gadżety produkują i tak dalej. Serdecznie dziękuję. Sławomir Andrzej Zakrzewski.